W dobie nowoczesnych smartfonów, tabletów i laptopów, także specjalnie dedykowanych graczom, takie komputerowe zabytki można już spotkać bardzo rzadko. Festiwal dawnych komputerów i gier zorganizowany przez Wieloński Dom Kultury miał przede wszystkim na celu przypomnienie, jak kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu wyglądały pierwsze komputery. O komputerowe zabytki, które co warto podkreślić, cały czas działają, dba Fundacja Dawne Komputery i Gry z Pabianic. Wydarzenie ma na celu starszym przypomnieć, młodszym pokazać, jak wyglądały komputery kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Realizujemy to poprzez w pełni interaktywną ekspozycję sprzętu sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Mamy serwisantów, którzy starają się utrzymać sprzęt w ryzach, tak żeby to możliwie działało. I też sprzęt kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu był inaczej projektowany, był dużo trwalszy niż obecnie, więc nie zdziwię się, jak Commodore 64, mający teraz 30 lat, wytrzyma dłużej niż najnowsze PlayStation. W ramach festiwalu organizatorzy udostępnili do swobodnego korzystania i grania około 20 zabytków informatyki, m.in. Commodore 64, Amiga 500, Atari 2600 i wiele, wiele więcej. Zabawa była przednia, a jakie są najpopularniejsze gry te sprzed kilkunastu lat? Przede wszystkim staramy się pokazywać gry i konsole, które wpisały się jakoś w myślach wszystkich graczy, zresztą nie tylko graczy. Prezentujemy najbardziej popularne konsole typu NES czy Super NES, ewentualnie bardziej rodzime klony tych konsol, czyli Pegasus. Prezentujemy również stare komputery, na których możemy pograć w jedne z pierwszych gier sieciowych, jedne z pierwszych gier w ogóle, głównie na systemy DOS i pierwsze Windowsy typu Windows 95, 98. Zdarzają się też nowsze systemy typu Windows XP. No i tak jak kolega wspomniał, Commodore 64, Atari oraz współcześniejsze konsole typu właśnie Nintendo GameCube, gdzie możemy sobie pograć na przykład na bongosach. Współcześnie często trochę zapominamy o historii gier wideo, że kiedyś gry wyglądały zupełnie inaczej. Naszym celem jest pokazanie takich korzeni, takich najciekawszych gier z poprzednich epok. A jakie są te najciekawsze, najpopularniejsze, nie wiem, najbardziej zapadające w pamięć? Jakie tytuły? Najbardziej zapadające w pamięć to chyba te właśnie z NES-a, bo tam przede wszystkim też na naszym rodzinnym polskim poletku, no to zazwyczaj właśnie te Pegasusy, ewentualnie klony Ponga. Więc myślę, że najbardziej tutaj wieluńskim graczom zapadnie w pamięć postać Mario. I tak myślę, że Atari też, bo Atari było dosyć mocno w Polsce popularne, więc myślę właśnie, że NES, Atari powinno być najbardziej rozpoznawalne tutaj. Jest spory ładunek nostalgii, czyli wracamy do tego, do czasów, kiedy życie było dużo bardziej beztroskie, gdy wracaliśmy ze szkoły do domu, wsiadaliśmy przy tym Pegasusie. Także na pewno to i wydaje mi się, że wcześniej, że dawniej gry robiono też z takim większym sercem, że to robiły mniejsze zespoły niż współcześnie. Często to były projekty robione przez jedną osobę. Było tak, wydaje mi się, że dużo więcej takich serca wkładane niż we współczesne tytuły, w których są to ogromne projekty robione przez zespoły składające się z kilkuset ludzi. Warto zauważyć, że wszystkie urządzenia prezentowane na festiwalu były w pełni interaktywne. Jedyne, co martwi pasjonatów komputerów z Pabianic, to fakt, że na rynku jest już praktycznie bardzo mało zamiennych części do dawnych komputerów. Specjalny serwis techniczny fundacji robi jednak co może, aby dawne komputery wciąż działały i bardzo dobrze.